Co to są prawa dziecka? Janusz Korczak powiedział kiedyś: niemal dzieci są ludzie oraz dziecko to także człowiek, tylko że jeszcze mały. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem. Artykuł 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą wszystkich praw człowieka. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest niczyją własnością, posiada wolną wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie odpowiedzialność. Dziecko uczy się tego w trakcie dojrzewania. Równość oznacza, że każde dziecko ma takie same prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlaczego wobec tego mówi się o prawach dziecka? Otóż ze względu na to, że człowiek zwany dzieckiem nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, uznano, iż do pewnego momentu swojego życia musi pozostawać pod opieką dorosłych. Posłuchajmy, co na ten temat mówią nasi uczniowie. Prawo do nauki. Obowiązuje ono do 18 roku życia. Nauka jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Każdy ma prawo do ambicji, aby dostawać jak najwyższe stopnie i dostawać się do wymarzonych szkół wyższych. Poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Przykładowym złamaniem tego prawa jest niezgoda z danymi dziecka albo niezgodzenie się z jego tożsamością. Mam pełne prawo znania swoich korzeni, tożsamości biologicznej, ale również posiadania swojej własnej, która może być inna. Na przykład, mam pełne prawo do utożsamienia się z inną płcią, niż jest ona nadana w moich dokumentach. Cześć, nazywam się Nina i dzisiaj porozmawiamy na temat praw dziecka. Karolino, czy znasz jakieś swoje prawa? Tak, przede wszystkim mam prawo do nauki i do zgłaszania problemów wychowawcy swojemu, jak coś się dzieje. Jakie masz plany? Idę do szkoły policyjnej. Dziękuję bardzo. Prawo mam też do rozwijania swojej tożsamości narodowej, etnicznej albo religijnej, co też sprowadza się do posiadania ogólnopolskiej wolności wyznania. W taki też sposób mam pełne prawo do wolności, ale nie ma zezwolenia na bezprawne przydzielenie mnie do wojska. Czy znasz jakieś swoje prawa? Tak, mam prawo do wypowiedzi. Tak? A możesz wszystko na każdy temat się wypowiadać? Nie na wszystkie. A na jakie nie możesz się wypowiadać? Na temat prywatnej jakiejś sprawy innego człowieka. A masz jeszcze jakieś prawa? Tak, mam prawo do zainteresowania. A jakie masz na przykład zainteresowania? Piszę piosenki swoje. A śpiewasz te same piosenki? No tak. Może byś nas tu zaśpiewała? Dobrze. Jak to blisko za ty, bez tebe na morzu spaty i misiać po kimnaci rozkynów się ty. Oci tobie zawiążę i serce swoje pokażę, tobie pro wse rozkażę z najstylnych kartyn. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wiesz, że masz prawa? Możesz wymienić mi kilka? Dobrze. Mam prawo do szacunku, do miłości, do własnego zdania i nikt nie ma prawa mnie wyśmiewać z mojego zdania. Dobrze. A miłość? A co to twoim zdaniem znaczy? No, to znaczy, że żeby moi rodzice się jakby kochali, żeby koledzy mnie lubili, ale nie mogę do tego ich zmuszać. Mam prawo do nauki, do biegania i do śpiewania. Dobrze. Poświęcasz dużo czasu nauce? Tak. Znam dużo praw. Podasz jakiś przykład? Na przykład prawo do szacunku. Uważam, że jako dzieci wszystkie szanują przeważnie dorosłych, tak samo dzieciom należy się szacunek od wszystkich innych. Dziecko, mając rację, nie może wyrazić swojej opinii na ten temat, bo dorosły uważa, że to jest dziecko. A moim zdaniem właśnie dużo dzieci ma więcej do powiedzenia niż część dorosłych. Ja mam prawo wolno być osobą. Okej.
Mam prawo być sobą, bo mogę robić wszystko, co chcę. Czy jesteś pewna, że możesz robić wszystko? No, nie mogę wszystkiego, bo na przykład nie mogę krzywdzić. Ja mam prawo do marzeń. I mogę marzyć i mieć różne marzenia i je spełniać. Ja mam prawo mieć pasję. W przyszłości mam ochotę zostać instruktorką jazdy konnej. Ja mam prawo kochać i chcę, żeby jak kogoś kocham, to żeby on też mnie kochał. Ja mam prawo mieć siostrę i brata. Żeby nikt mnie nie bił, jak nie chce. To znaczy, że masz prawo do bezpieczeństwa. Jeżeli jakiś kolega cię bije, to masz prawo poprosić o pomoc, na przykład nauczyciela, wychowawcę, pedagoga. Powinieneś się czuć bezpiecznie na ulicy, w szkole oraz w domu. Ja mam prawo, żeby nikt mnie nie przezywał. Masz prawo do szacunku. A ty jakie masz prawa? Ja mam prawa, żeby nikt mnie nie poniżał i mogę się śmiać i być sobą. Emocje charakteryzują się tym, że pojawiają się nagle i zawsze łączą się z pobudzeniem somatycznym. Mogą osiągnąć dużą intensywność, ale są przejściowe. Przykładem emocji, które wszyscy z nami odczuwamy prawie każdego dnia, jest złość, szczęście czy smutek. Są one zupełnie naturalne i wszyscy mamy prawo je odczuwać i okazywać. Jak się czujesz? Dobrze. Super. Znasz jakieś prawa? Tak. Jakie? Żeby pilnować się rodziców. Jak się dziś czujecie? Ja jestem dziś bardzo zaniepokojona. A czym jesteś zaniepokojona? Tym, że przyszłam nie tylko na jeden dzień do przedszkola, ale jestem już w grupie pięciolatków. Dzisiaj będzie prawdziwa powódź i pewnie jutro też będzie padał deszcz. Przynajmniej tak myślę. Naprawdę jestem zszokowana. Jak masz na imię? Benjamin. A jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Lubisz się na przykład bawić? A w co się lubisz bawić? Zabawki. Super, to znaczy, że masz prawo do zabawy. Znasz jakieś prawa? Tak. Jakie? Co ci sprawia przyjemność? Zabawki. Jaka na przykład zabawka? Kopatka. Czy znasz jakieś prawa dziecka? Myślę. Nie można krzyczeć. Czy jesteście czasami szczęśliwe? Tak. Tak. A z jakiego powodu jesteście szczęśliwe? Na przykład, że mama mnie wcześniej odbiera. Tak. Czyli macie prawo do szczęścia. Tak. Ja mam takie prawo, że każdy może wierzyć w jakiekolwiek strachy, które sam wymyślił. Takie jest moje prawo. Drugie moje prawo. Każdy z nas powinno żyć tak, jak chce i robić to, co samo chce. Nikt nie powinien mu rozkazywać. Każdy ma swoje prawa. Tak głosi Zuzia Wiśniewska-Zemach.